Lubię zimę, lubię zimno, lubię fotografować zimą. Zimą jest więcej ciszy, lecz też jest mniej kolorów. Jest to w związku z tym wymagająca pora roku, by znaleźć naprawdę dobry kadr, mocny. Nie każde wyjście jest dniem, kiedy zrobi się dobrą fotografię, no ale każdy dzień może być tym dniem polowania na to. Czy biel, czy mróz, w przypadku tu, Suwalszczyzny przynajmniej, jest wymagająca bardzo i wykonuje się mniej fotografii, ale jeżeli już te fotografie się zrobi, to się zrobi je porządne. Pierwsza wędrówka to była tu, brzegiem. Tu wyspa dookoła i lądem, i po lodzie kilka razy. No i czeka mnie jeszcze północny, mam nadzieję. Jest to bardzo czysta i nisko zmineralizowana woda, więc jest to też lód bardzo wytrzymały, jednocześnie pod wpływem naprężeń, wzrostu i spadku temperatur powstają szczeliny, pęknięcia, przeróżne wzory, dosłowne rysunki, grafiki, gotowe obrazy, które wystarczy tylko skadrować. Tego jest tak ogromna różnorodność, a jednocześnie, co ciekawe, jeżdżąc tam od 10 lat zimą, co roku odkrywa się nowe. Zarówno te obrazy w lodzie pod nogami, jak i to, co jest na brzegach, bo brzegi pokryte są bryzgami wody, które zamarzają podczas procesu uderzania fal o brzeg i zamarzania na wysokość do kilkunastu metrów i tworzą się przeróżne rzeźby lodowe, gdzie lód może być przezroczysty, lekko niebieskawy, biały, jak i są to przeróżne też faktury. I te faktury, patrząc szerokim kadrem, czy też patrząc wąskim kadrem, są unikalnymi, można powiedzieć, obrazami, których nie zobaczymy tutaj u nas w Europie, gdyż u nas nie ma ani takich mrozów, ani takich powierzchni jezior, ani takiej czystej wody w żadnym ze zbiorników najprawdopodobniej. Fotografia moja zaczęła się w średniej szkole od spotkań, gdzie swoje fotografie pokazywał jeden fotograf, była to fotografia przyrodnicza, ptaki i zwierzęta, a drugi fotografia artystyczna, czarno-biała. Te zderzenie dwóch tych światów, dość odmiennych od siebie, miało znaczący wpływ na pewno na to, czym się zająłem czy zajmowałem w późniejszej przeszłości. Były to fotografie reportażowe, dokumentalne, portrety i przyroda. A potem zacząłem poszukiwać, patrząc bardziej fragmentem, detalem, czy wchodząc głębiej w temat. Czyli woda na przykład stała się elementem nie tylko wielkiego jeziora i nieba, czy też rzeka, jako ta kołysząca się nitka, gdzieś patrząc z góry. Zacząłem wchodzić głębiej i wycinać, że tak powiem, tym kadrem kawałeczki wody, ale albo też światów ulotnych, takich jak odbić w wodzie, czy przenikających się światów odbijających się chmur wraz z roślinnością podwodną, czy tego, co było na dnie, czy to była rzeka, czy to była kałuża, czy też staw. I powstawały cykle jak w wodzie, które były skupione na abstrakcyjnych odbiciach w wodzie, czy też potem przyglądanie się temu, co jest przy ziemi.
fotografia była punktem wyjścia też do poszukiwania zarówno elementów świetlnych, gdzie światło stało się dominującym elementem w mojej fotografii, oraz graficznych fragmentów świata, czy graficznych znaków, które można znaleźć wokół nas. Także w podróżach, gdzie fotografowałem i dokumentalnie, i reportażowo, i krajobrazowo, jak nad Bajkałem zimą, i nie tylko zimą, tam zacząłem wchodzić w cykle związane z fakturą, z detalem, również ze światłem. Gdy wychodziłem zajmować się danym tematem, to byłem skupiony tylko na tym danym cyklu, czyli jeśli obserwowałem odbicia w wodzie, to zajmowałem się tylko i wyłącznie tym. W zasadzie, czy może poza wyjątkami, nie robiłem innych fotografii, tylko przyglądałem się wodzie, patrzyłem przez aparat, czekałem, czy wracałem w to dane miejsce i byłem skupiony na tym jednym konkretnym temacie. Nie na dwóch, nie na trzech, nie na fotografii czarno-białej i kolorowej, bo to nie da się jednocześnie robić dwóch rzeczy na raz, więc sfokusowanie na tym jednym temacie. Fotografując, robię to z myślą o końcowym elemencie w postaci czy wystawy, czy prezentacji fotograficznej jako ten element zamknięty, bo same fotografie, najlepsze nawet, które są zgromadzone w dużej kupie, że się tak wyrażę, jeszcze nic nie znaczą, dopiero wybór z tego, który jest nieraz nie mniej trudny niż samo fotografowanie, czy dużo trudniejsze nawet, i wybranie tych 20 czy 30 fotografii na przykład na wystawę, czy do prezentacji jest tym drugim właściwie fotografowaniem, by miało tą końcową siłę wyrazu. Podróżując do Mongolii, o wystawie nieśmiało myślałem, ale absolutnie nie o tym, że powstanie z tego muzeum z fotografiami, scenografią i przedmiotami przywiezionymi z podróży. Jeden plecak z jednej podróży ważył po zważeniu, po powrocie samym, 55 kg. W galerii fotografii były wystawy, później powstało Muzeum Mongolii, czyli nowy element i fotografii, i sztuki wizualnej, ale także powstał festiwal literacki, który pośrednio był też związany ze spotkaniami fotograficznymi. Nie spodziewałem się tego, że fotografia będzie takim elementem, z którego rozwinie się to miejsce, i to nie jest jeszcze koniec, mam nadzieję. Pokazywać ludziom, którzy nie będą opowiadać czy mówić tylko, że to piękne i świetne, co jest oczywiście miłe i budujące, czy motywujące może być, ale też dla innych fotografujących, czy kogoś, kto wie i ma większe doświadczenie, żeby też powiedział trochę tych słów krytycznych, bo to nas może dopiero rozwijać, a takich parę lekcji wiadra zimnej wody na głowę miałem, co nie było wewnętrznie miłe, ale wpływało na to, że zaczynałem patrzeć inaczej, że szukałem, że pracowałem dalej i wchodziłem w temat, i to mi pomogło. Trzeba starać się być ciągle lepszym od samego siebie.